witam Was bardzo serdecznie w trzecim dniu vlogów z Rzymu. Jest po godzinie 8 rano, a my już na nogach idziemy na plażę w Ostii. Będziemy się teraz plażować, odpoczywać, łapać trochę słońca. Po obiedzie najprawdopodobniej jedziemy do Watykanu, ale to się jeszcze okaże. Dlatego teraz Wam pokażę jeszcze raz morze, plażę. Będę się opalać, mam na sobie kostium, ale wszystko zobaczycie na bieżąco. To była krótka, ale fajna noc. Mi się bardzo dobrze spało i po razie jest bardzo przyjemnie na dworze. Jeszcze nie mam takiego bardzo mocnego, palącego słońca, dlatego też idziemy z samego rana na plażę, żeby też wiadomo o tej 12 nie być w samym słońcu. Ja jestem totalnie sutę, ale jak wrócę, to zrobię makijaż i odezwę się już do Was z plaży. Zobaczcie, jakie duże muszle są właśnie we Włoszech na plaży. Naprawdę są fajne. Na pewno zabierzemy trochę do Polski. Tutaj właśnie Weronika znalazła trochę i prezentują się naprawdę rewelacyjnie. Jestem już na plaży w swoim kąpielowym. Jak możecie zobaczyć, kostium pasuje idealnie. W efekcie odpiłam sobie tą górę i wygląda on tak. Mam nadzieję, że naprawdę wygląda super. Teraz ja się opalam, odpoczywam. Potem zjemy jakiś obiad i będziemy jechać właśnie do Watykanu, ale na razie jest zupełny chill i plażowanie. Powiem Wam, że plaża tutaj mi się bardzo podoba i podobno woda jest bardzo ciepła, bo moi towarzysze właśnie się kąpią. Jesteśmy już po obiedzie i zebraliśmy się, zrobiliśmy make-upy na dziewczyny i zbieramy się do Rzymu. Jedziemy na Watykan i zobaczymy plac Świętego Piotra. Zobaczymy Bazylikę Świętego Piotra i ogólnie jest plan, że niektóre osoby wejdą na górę. Może będą też fajne klipy z góry, jeżeli się uda. Zobaczymy to wszystko, dlatego my się teraz zbieramy i lecimy. Pokażę Wam, bo będziemy jechać taką specjalną koleją podmiejską, to Wam wszystko pokażę i autobusem, dlatego lecimy. Jestem teraz na stacji takiej kolejki rzymskiej, akurat jest to stacja Lidocienko. Jedziemy do jeszcze jednej stacji, potem przyjedziemy się na autobus i będziemy na Watykanie. Co prawda już kilka absurdów znalazłam. Bardzo fajna bramka, że nie wiadomo gdzie przejść z wózkiem, bo tutaj żeby dostać się na peron, trzeba skasować bilet, a osoby na wózkach nie płacą biletu. Bardzo fajna klimatyzacja i było przyjemnie. Przyjemnie się jechało, już Wam pokazuję na jakiej stacji jesteśmy. Roma, Porto, São Paulo. Dokładnie, macie włoską wymowę. Dobra, zobaczymy się za chwilę. Zobaczcie, to jest jedyna w Rzymie piramida. Wygląda naprawdę fajnie. Jadę właśnie autobusem i była pewna paranoja, już Wam zaraz ją pokażę. Autobus był taki, że prawie wózek do niego nie wszedł i zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Każde wejście było takie, z taką barierką na środku. Całe szczęście, że mój wózek jest dość wąski i lekko pociągnięty z przodu po prostu wszedł. Ale wystarczyłoby to, żeby był trochę szerszy, już bym nie wyszła do autobusu. I tak jest przy każdych drzwiach, bo u nas w Polsce zazwyczaj są jedne drzwi szersze, bez tej środkowej barierki, a w Włoszech w każdym, co najmniej w tej sztuce, którą my jedziemy, była barierka, więc pozdro. Jakbym była sama, to na pewno bym nie wjechała. Ale cieszę się, że nie byłam sama i że mam wąski wózek, więc jedziemy na plac Świętego Piotra.
jestem na placu Świętego Piotra. Wiem, że to sobie tak jak mówiłam, ale właśnie tutaj dotarliśmy. I powiem wam, że to jest naprawdę niezwykłe przeżycie. Zaraz dojdziemy do bazyliki. Pozwiedzamy bazylikę od środku, pewnie się trochę pomodlimy. Przejdziemy przez święte drzwi. Postaram się też dać kamerę moim towarzyszom, żeby nagrali widok z panoramy. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog w połowie, prawda, w połowie watykańskiej przypadnie wam do gustu. Zobaczcie, tutaj właśnie w tych oknach, drugie okno z prawej, na samej górze, przeważnie jest anioł pański, tutaj staje papież. Co prawda papieża nie ma teraz, Franciszka w Rzymie, bo są wakacje, ale mimo wszystko to są właśnie te okna, które są najczęściej pokazywane w telewizji, kiedy jest audiencja, czy też anioł pański, bądź inne wydarzenia, gdzie pojawia się papież. Idziemy na kopuły, były bardzo duże schody, ale się udało dzięki pomocy tutaj miłego pana ochroniarza i wchodzimy. Jesteśmy właśnie na tarasie, zaraz wam pokażę widoki. Co prawda były dość duże schody, ale naprawdę ochroniarze tutaj w bazylice są rewelacyjni i bardzo pomagają. I zaraz wam pokażemy widoki, jest naprawdę super. Co prawda większość ekipy stworzyła i nie wyszła na górę, ale my z Weroniką się nie poddajemy i chcemy zobaczyć wszystko. Oczywiście. Opuszczamy już okolice Watykanu, było naprawdę cudownie i rewolucyjnie.
I powiem wam, że teraz wracamy już do Austrii. To był naprawdę intensywny, ale fajny dzień. Jutro prawdopodobnie będziemy zwiedzać Rzym, ale to się jeszcze okaże. Teraz jest chyba około godziny 6. I zanim dojedziemy, to na pewno będzie 7. Wieczorem jest mecz półfinałowy Euro, więc na pewno będziemy oglądać mecz. A co dalej będziemy robić, to na pewno pokażę wam dalej w vlogu. Zobaczcie panoramę Rzymu. Naprawdę jest cudownie. Wsiedliśmy teraz do pociągu i szukamy miejsc, ale jest pełno ludzi, więc chyba nie znajdziemy. Robimy sobie slalom w przedziałach. Jestem właśnie na miejscu, gdzie śpimy i muszę wam powiedzieć, że zjadłam właśnie kolację i pierwszy raz w życiu spróbowałam anchoa i krewetek. Co prawda do krewetek miałam ogromny oporu, ale dałam się przekonać. I powiem wam, że nie żałuję. Co prawda jakoś, nie wiem, nie rozkochały mnie w sobie, ale nie były straszne. Więc mam nowe doświadczenie na koncie. Teraz właśnie zasiadamy do drugiej połowy meczu, bo pierwsza była w czasie kolacji i zaraz wam pokażę, jak wygląda mecz. No i później pewnie się z wami pożegnam. Dzisiaj oglądamy mecz i tutaj jesteśmy rozpieszczeni. Zobaczcie, jakie dobroci. Dlatego zabieramy się za oglądanie i za jedzenie. Jest po meczu. Niestety Portugalia wygrała. Nie kibicowałam Portugalii, kibicowałam Walii. A teraz powoli idę się zmywać makijaż, idę kłaść się spać. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog przypadł wam do gustu. Zachęcam was do lajkowania, komentowania, subskrybowania. Widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć.